Witamy z Tirany, ze stolicy Albanii. Przylecieliśmy tu jakieś 2 godzinki temu, 3 może nawet. Mocny bałagan na lotnisku, więc czekanie na bagaże. Potem problem z samochodem, bo wynajęliśmy tutaj samochód, oczywiście najtańszy, ale jesteśmy, tutaj jest też hostel. Później myślę, pokażemy Wam trochę, jak to tutaj wygląda. Chcę to szybko do Was powiedzieć wszystko, bo jesteśmy masakrycznie głodni. Co dzisiaj? Mamy tak naprawdę kilka godzin na tą Tiranę dzisiaj, bo rano już stąd spadamy. Na pewno plac Skanderbega, na pewno dzielnica bloku, na pewno ten nowy bazar, więc takie typowe rzeczy, no i reszta to już będzie po prostu po drodze jakieś zwiedzanko, ale przede wszystkim jedzenie. Za nami pan Skanderbeg. 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 Dobra, to powiedz to za nami. Ja nie wiem. Skanderbeg za nami. Tak, a kto to jest? To jest taki pan, który żył w XV wieku. No taki bohater narodowy. Oczywiście w kontekście walki z Turkami. No jak pierwsze wrażenia, jeżeli chodzi o Tiranę? Gorąco, słonecznie, sucho. 34 stopnie, dzisiaj odczuwalne 344. Tak. Ogólnie jeżeli chodzi o Tiranę, no to tutaj wiadomo, to jest stolica, ale nie od zawsze, od 1920 roku. Teraz jest tu prawie 1 000 000 mieszkańców, ale jak tutaj zdecydowano, że będzie to stolica, to to było jakieś, nie wiem, kilkanaście tysięcy. To było w ogóle jakieś takie małe miasto na tamten moment. Przez całą tą komunę to był taki stoper dla rozwoju tego miasta i to widać. To jest w ogóle wszystko dość nisko, taka niska zabudowa. Jak są wysokie budynki, to widać, że są takie świeżaki, nie? Że oni to teraz dopiero robią albo robili to, nie wiem, parę lat temu. Tak jak to za nami tutaj się buduje. To szkieletorny. Tak. To turecko dość, bym powiedział. Bałkańsko. Taka Bułgaria z Turcją i z jakimiś takimi tropikami. To jest w ogóle wilgotny, subtropikalny klimat i to czuć. Muzyczka. Taki klimat niedzielno-komunistyczny, bym powiedział, na placu taki panuje. Chill, nie za dużo ludzi. I tak wolno płynie czas. I wszystko takie, nawet tak jak się patrzy, to wszystko jest takie, kurde, jakiegoś takiego ładu nie ma, nie? W tym mieście. Pod względem takim estetycznym. Aha, że jest nie. I taka komuna, i coś nowego tu próbują, tak. I trochę takie wakacyjne, i trochę takie jakieś zabytki, tak no wszystko, wszystko tu jest po prostu. Dobra, ja próbuję koftę najpierw. A ja zapiekankę z wątroby i z sera. Kwaskowa, tłusta, bardzo smaczna. Koftę, w ogóle tak inaczej troszeczkę podane, jeszcze pokażę. Takie krótkie, co babcicie. Coś takiego, frajskawica. Bardzo dobre, gdzie ja zazwyczaj nie lubiłam. Pasza jadł, a ja byłam taka zawsze trochę sceptyczna. I mają ulubione warzywa, cebulka. A tu nie jest ta zapiekanka, co ja myślałem, że ona wcześniej będzie. To jest inna. Ona się nazywa Tawę. O. To jest mi pieczywka. Ale ładne. Pieczywa jakby z mąką kukurydzianą. Ogólnie jak większość biednych kuchni, dużo podrobów tutaj serwują. No tutaj jest wątroba. Ja ogólnie jakby nie jestem fanką takich rzeczy, ale na wakacjach staram się próbować takich wynalazków. Maja próbuje teraz zapiekanki. No powiem tak, na pierwszy rzut oka, no to jak wiem, że to wątroba, to mam takie od razu... Ale to jest dobrze zrobione, to jest lepiej zrobiona wątrówka niż u nas. Oj, w ogóle bym nie powiedziała, że to jest wątroba. Właśnie to jest według mnie klucz dobrej kuchni z podrobami, że te podroby są tak zrobione, że niweluje się negatywne smaki. Jeżeli tak bym miała smakować wątroba, to myślę, że każdy to zje. W ogóle to nie smakuje jak mięso. Jakiś tak naprawdę jakiś ser wędzony jadłam. Co, zdrówka? To teraz trochę murali.
tutaj normalnie za mną jest piramida słynna albańska, która jest w budowie. Wkleimy wam tutaj zdjęcie, jak ona wyglądała i jak może będzie wyglądać wkrótce, bo pewnie będzie dalej piramidą. Ogólnie to było muzeum, potem to było jakieś takie miejsce konferencyjne, a nawet podczas wojny w Kosowie, z tego co przeczytałam przed chwilą, stacjonowało tutaj NATO. Po prostu upadku komunizmu tutaj to ten budynek tak chyba troszeczkę nie wiadomo było, co z nim zrobić. Stał taki trochę niszczejący i chyba się po prostu za niego wzięli i my po prostu już dlatego go nie widzimy w takiej formie, w jakiej powinna być piramida. Za mną posiadłość dyktatora albańskiego, Envera Hoxhy. Podobno jak na dyktatora socjalistycznego, jego posiadłość była niesamowicie skromna. Znajduje się w dzielnicy Bloku i była to dzielnica decydentów, oficjeli dyktatury. I tak naprawdę można by ją porównać do dzielnicy generałów z opowieści podręcznej. O ironię, jakby tego było mało, płot z domem dyktatora znajduje się Midtown. Knajpa, wali muzyka, stolica imperialistycznego, ośmierdłego kapitalizmu, w której ludzie się bawią, siedzą w telefonach, słuchają muzyki i robią to, co ci zagubieni ludzie w Ameryce. Pomyśleliście, że to jest zwykły obiekt, który służył mi jako podpora, żebym dobrze zapozowała, ale nie, to jest bunkier. Bo za czasów dyktatury pana Hoxhy wybudowano około 800 tysięcy bunkrów. Chodzi mi tu o lata 45-85 mniej więcej. Jest ich bardzo dużo i w tym momencie są wykorzystywane głównie jako właśnie jakieś muzea, restauracje, czasami jakieś domy. Tutaj chyba tak stoi sobie samopas, po prostu jest jakiś taki malutki. Ale no, taka ciekawostka. Ktoś by się zastanowił, po co te bunkry? Ano po to, by ochronić się przed wrogiem. Jakim wrogiem? Nie wiadomo. Pani Maka, bylibyście zawiedzeni, bo w całej Albanii nie ma żadnego McDonalda. Jest za to... Już widzieliśmy 2 albo 3 KFC. A teraz idziemy na rak. Jest 23, a właściwie trochę po i udało nam się dotrzeć na nowy bazar. I ogólnie tutaj w dzień wszystko tętni życiem, są właśnie tutaj jakieś za mną nawet te stoiska takie puste, no to tam są jakieś owoce, warzywa, owoce morza i tak dalej. Teraz o tej godzinie wszystkie knajpy dookoła są otwarte. I też jest dużo ludzi całkiem, no ale wiadomo, bazar nie funkcjonuje. I co się okazało, to byliśmy tutaj w ogóle, bo to miejsce jest jakieś 200 metrów od restauracji, w której jedliśmy. I jakoś tak nie powiązaliśmy faktów i dopiero teraz po prostu na koniec jakoś wpisaliśmy to i się okazało, że mogliśmy tu po prostu przyjść wtedy. I pewnie wszystko byłoby tutaj otwarte, pełne i tak dalej. No ale tak to wygląda, jak się czasami trochę nie ma planu. A zdecydowaliśmy się jeszcze tutaj na kanapkę. Kanapka z boczkiem. Chcecie troszkę? Bułka jak hot dogowa w Opocznie na stacji kolejowej w 98. Sos taki jogurtowo-czosnkowo-śmietanowy, przegrillowany, podgrzany boczek. Mięso jest przyćmione trochę bułką i sosem. No ale ciekawe, no takie trochę biedne, takie trochę jak w Hawanie. No, spodziewałem się lekko jeżynowego, jeżyckiego posmaku, ale o dziwo lekki pils, jasny. Przyjemny, 4,2%, albański, cool. Teraz trochę słów o noclegu. Zdecydowaliśmy zatrzymać się w Zigzag Hostel. Cena za noc za 2 osoby wyniosła nas około 85 zł. Hostel był bardzo przytulny, panowała w nim domowa atmosfera, na co z pewnością wpływało to, że przed wejściem trzeba było zdejmować buty. Tutaj kuchnia, w której właścicielka przygotowuje gościom śniadanie i idziemy dalej. Ubikacje i prysznice. Ja z zaślepką w ustach i idziemy do sypialni. Jak widać, mieliśmy do swojej dyspozycji szafki zamykane na klucz. A tutaj śniadanie. Przepyszne. I wliczone w cenę oczywiście.
Takie krótkie podsumowanko. To ogólnie ciekawe miasto. Super miasto. Nie zrobiliśmy jakby wszystkiego, co można tam oczywiście robić. Nie poszliśmy do tego muzeum w bunkrze, które jest podobno super i każdy nam polecał, po prostu nie mieliśmy na to czasu. Bunkart One. Tak, i podobno jest jeszcze dwójka i ta jedynka jest super. Bez OG. Tak. Myśleliśmy też o tym, żeby takim teleferiko się przejechać. Kolejką linową. Tak, ale też nam to odradzali, że drogo i że podobno nie ma to sensu. No i też szczerze mówiąc, no zaoszczędziliśmy trochę czasu, bo i tak dzisiaj było ciężko nam wstać, bo w ogóle wczoraj do czwartej siedzieliśmy z właścicielką hostelu i gadaliśmy o życiu, przemijaniu i piliśmy wino. Dzisiaj jest ciężka głowa. Tak. Hostel pęka w szwach od Polaków, z ciekawostek. Jeżeli byliście w Tiranie i macie jakieś ciekawe przemyślenia, to piszcie w komentarzach, co byście polecili zobaczyć, bo na pewno tu wrócimy. No, jakiś weekend, nie? Na weekend, na imprezę. W ogóle cieszymy się, że w sobotę przyjechaliśmy, bo miasto tętni życiem. Podobno z powodu COVID-a wszystko się kończy tutaj o 23:30, ale nie wiem, czy to prawda. Ale trochę tak było, bo jak przechodziliśmy obok kilku miejsc i to właśnie było tak, że zbliżała się północ, albo była już północ, to właśnie było tak, że już światła zgaszone, już tam się nic nie działo. Tak. No ale no wiadomo, można wcześniej wtedy zacząć jakąś imprezę i ją kontynuować sobie w hostelu, w hotelu, czy tam gdzie śpicie. Im więcej chodziliśmy po mieście, tym bardziej nam zaczęło przypominać Tel Awiw. Tak. Dobra muzyka, fajne sety DJ-skie, nie jakiś Enrique czy Sean Paul. Czy Pitbull, mimo że bardzo jakby szanuję tych wykonawców. Świetni wykonawcy, ukłon w ich stronę. Mamy nadzieję, że w COVID-zie sobie jakoś poradzili. Tak, i mam nadzieję, że oglądają te filmy nasze tutaj. Pozdrawiamy Was serdecznie. Tak, pozdrawiam Was. Pitbull, Sean Paul. Sean da Paul, samego Salem. I kończymy. To dzięki za oglądanie i łapkujcie, subskrybujcie i dzwoneczek musi być szary. Mr. Worldwide, come. Long time in the sight, the girl make me hold your hand. Badang, 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 bang. SPZ, we are the girl.